gitarę, no i będziemy robić wszystko, będziemy walczyć, będziemy trenować i walczyć w każdym meczu o jak największe zwycięstwo i o 3 punkty. I życzymy powodzenia, dzięki. Dziękuję bardzo. Jeszcze trenera, jakbyście mogli. I teraz musimy teraz tych skakać. Dla mnie trener zespołu klubu sportowego Gniezno. Przeprowadzka do nowego domu, do nowej hali. Było chyba ciśnienie, żeby zaprezentować się dobrze w tym meczu. Jednak porażka 1-2. Czego zabrakło, aby tutaj pokusić się o zwycięstwo nad zespołem z Kartus? Na początek chcę podziękować chłopakom za walkę. Czego zabrakło? Skuteczności, no bo stwarzając takie sytuacje i nie wykorzystując ich, no to meczu się nie wygra, tak? Bramkarz jeszcze wyprawiał cuda i myślę, że Kartuzy mogą mu zawdzięczać dzisiaj to, że wywożą z Gniezna 3 punkty. 3 mecze, 1 punkt jak na razie tylko na waszym koncie. Gra nie była zła, no ale tutaj zaczyna się trochę taka nerwówka, że tych punktów nie ma? Nie, na razie spokój, jest początek sezonu. No musimy poprawić nad skutecznością, tak? Bo w każdym meczu, w którym graliśmy dotychczas, właśnie to przeważało, że właśnie traciliśmy punkty, stwarzamy sytuację i nie wiem, jeszcze musimy popracować jeszcze więcej nad wykorzystywaniem sytuacji i myślę, że przyniesie to efekt dalej. Terminarz chyba też wam nie sprzyja w tych pierwszych kolejkach. Wyjazd do Obornik, wyjazd do Lubawy, dwie silne drużyny, pierwsze mecz u siebie przegrany 1-2 z niezłymi Kartuzami i w takich okolicznościach? No tak, no. Wiadomo, że ta liga będzie ciężka. Jest dosyć wyrównana. Kilka naprawdę fajnych zespołów. Myślę, że jest jedną z mocniejszych lig dotychczas, jakie były pierwsza liga. I tutaj myślę, że każdy będzie mógł wygrać z każdym i pokazał to dzisiejszy mecz, tak? Nie jesteśmy na straconej pozycji, walczymy dalej i chcemy grać jak najlepiej. Myślę, że będzie dobrze. Drugie wyjazdowe spotkanie, no i drugie zwycięstwo. Chyba wam leżą te wyjazdy. No wychodzi na to, że tak, bo gdzieś u siebie zaczęliśmy, nie udało się. Gniezno tutaj też pierwszy raz u siebie grało. Więc może będą mieli tak jak my, chociaż też chyba już z Konstraktem na wyjeździe przegrali. Myśmy się spodziewali, że to będzie ciężko, bo im też na pewno na nowej hali zależało na tym, żeby wygrać. No ale się udało, mieliśmy jakiś swój plan, trzymaliśmy się go do samego końca i bramkę dostaliśmy na 2-1 pod sam koniec. Mogliśmy tam też strzelić wcześniej i skończyć mecz wcześniej. W spotkaniach goniliście wynik, teraz tak naprawdę no, cały czas prowadziliście, tak? jak już otworzyliście wynik. Lepiej się tak gra, czy lepiej się goni? Znaczy, jak się tak gra, to na pewno jest większe ciśnienie, jak się wygrywa, żeby to utrzymać, ale no nie wiem, trzeba było coś zmienić, żeby po prostu nie przegrywać. O 2 mecze, tak jak pan mówi, z rzędu przegrywaliśmy. Potem się ciężko goni, udawało się, z Obornikami się udało dogonić, nie udało się skończyć, a musieliśmy coś zmienić, żeby tak nie było, żeby po prostu ta pierwsza połowa była bardziej chyba dla nas i żebyśmy trzymali, nie tracili bramek. 6 punktów w 3 spotkaniach, zadowolony jest pan z postawy zespołu w tych pierwszych 3 meczach? Jestem zadowolony z tego meczu, no z Obornik nie mam prawa być zadowolony, ale 6 punktów myślę, że nie jest źle, także no na pewno będziemy dalej walczyć, żeby tych punktów mieć jeszcze więcej. Z nami bramkarz zespołu z Kartus, no i chyba taki cichy bohater tego spotkania, no bo pierwsza z połowa no to było pana show. Tak, udało się. Bardzo dobrze graliśmy w obronie, uzupełnialiśmy się, ja byłem tam, gdzie być powinienem i tak naprawdę był to tak jak element całej naszej obrony, całej gry, to nie tylko, że ja, tylko wszyscy chłopcy się ustawiali, ja tylko uzupełniałem te miejsca, które musiałem tak naprawdę i tyle. Jedna tylko bramka stracona i to w ostatniej minucie. Jest taki troszeczkę żal, że mimo tego świetnego spotkania nie udało się go zakończyć z czystym kątem?
Tak, myślę, że tak, bo robota szła, jakoś tam broniliśmy, wychodziliśmy z opresji niejednokrotnie, były cięższe uderzenia od tego, tutaj gdzieś nie do końca widziałem to, gdzieś tam kolega przeskoczył, piłka wpadła po krótkim rogu, gdzieś tam się odbiła po drodze jeszcze, ale generalnie jestem zadowolony z tego, że puściłem jedną bramkę, a nie 4-5, bo też tak mogło być. Jak się podoba ten nowy obiekt w Gnieźnie? Wiadomo, że gospodarze na pewno będą chwalili, a jak pierwsi goście, wizytorzy tutaj tej hali? Ta hala jest piękna, przyznaję, że jeszcze nie miałem okazji grać na takiej ładnej hali. Nowa, piękna, trybuny, wszystko widać. Tak naprawdę kibice też mogą być zadowoleni z widowiska, jakie było, bo mecz był naprawdę na wysokim poziomie. Były akcje jednego zespołu, drugiego zespołu, działo się naprawdę dużo. No i hala oczywiście przepiękna. No ale chyba zadowoleni jesteście z tego, że popsuliście gospodarzom ich święto, inaugurację na nowym obiekcie. Tak, my będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i to obojętnie, czy to będzie Gniezno, czy to będzie Lubawa. Gramy po prostu swoje, chcemy wygrywać, to jest dla nas najważniejsze. Okay.